Sierżancie Garcia, spotykam się z gubernatorem na Camino Real. Chcę, żeby wszystko było wypucowane, kiedy tu wrócimy. Słyszałeś, co mówił kapitan? Musisz wszystko wypucować. Ja w tym czasie będę mógł złożyć wizytę najpiękniejszej kobiecie w Kalifornii. Może dostanę u niej pyszne śniadanie. Doña Maria! Juhu! Ines, mam świetne wieści. Masz czas i możesz przejąć ode mnie księgowość? Nie, siostro. Chcę zapytać Carmen, czy za mnie wyjdzie. O, Diego! Och, ślub i uczta! Widzisz, jak tu spokojnie, odkąd pozbyliśmy się monasterio? Możesz zrezygnować z bycia Zorro, albo wyjaw wszystko Carmen. Moje ulubione kwiaty! Doña Maria, ja muszę zaplanować ślub. Albo dwa, jeśli chcesz stać się panią Demetrio Garcia. Don Diego! Pójdziemy zaraz poprosić seniorite Carmen o rękę. Ale teraz? Nie tak szybko, nie wiem, co jej powiedzieć. O, moje kwiaty! Szybciej, Diego! Hej! O, twoje wspaniałe, weselne przyjęcie. Widzę stąd, Don Diego. Będzie na nim mnóstwo tortilli, wspaniałych ciast i rzeka gorącej czekolady. O, witaj, Don Diego. Teraz, Don Diego, nic się nie bój. Jesteśmy u Carmen. Twoja Chciałem zobaczyć się z Carmen. No, cóż, teraz jej nie ma. I nie powiedziała mi, kiedy wróci. A co z moją rzeką gorącej czekolady? Musisz natychmiast znaleźć Carmen! Żołnierz Puig melduje się na służbę. Jest tu garnizon z Monterey, gotowy do wykonania rozkazów. Dobrze. Muszę mieć zaufanych ludzi do tej misji. Gubernator zje u mnie obiad przed podróżą do Los Angeles. Bądźcie gotowi. Dobrze, pani Izabelo. Uczenie ich rolnictwa to wspaniały pomysł, Carmen. Luisie, przestań zamęczać Carmen takimi szczegółami. Myślę, że chcę trochę od tego odpocząć. A, w końcu dojechaliśmy. Ach, drogi Don Luisie, opowieści na temat budowy szkoły są już nudne. Proszę, opowiedzcie o budowie wielkiego pomnika na moją cześć. Tak, oczywiście, pomnik. Teraz, aresztujcie go! Co tu się dzieje? Esteban Parasol, jest pan właśnie aresztowany za korupcję. Och, kapitanie Toledano, czy pan oszalał? Luisie, to prawda. Spójrz na to. Znalazłam notatnik w jego bagażu. Don Parasol ukradł pieniądze Kalifornijczyków. Ech, moment, ten notatnik nie jest mój! O, słucham? Nazywasz mnie kłamcą? Wierzę ci, moja droga. Gubernatorze, niech się pan wstydzi. Jest pan bandytą. Błagam cię, Luisie. Musisz zostać gubernatorem. Zrób to dla dobra Kalifornii. Może masz rację. To mój obowiązek. Gubernatorze, obiecuję ci sprawiedliwy proces w Hiszpanii przed obliczem króla. Nie. O, zapomniałam wziąć plan szkoły. Muszę wrócić. Napiszę do jego wysokości i wszystko mu wyjaśnię.
Szybko, ukryjcie go! Prędzej! Hej, to znowu ja! Zapomniałam planu szkoły. O, tutaj jest. Ojej, spóźnię się na spotkanie. Muszę już iść. Do widzenia. Dio! Aresztujcie ją! Tak jest! Zatrzymać tę kobietę! Tak jest! Puszczajcie mnie, wy brutale! Don Parasol! Droga Carmen, jest mi bardzo przykro, ale muszę cię tu trochę przetrzymać. Dalej, seniorita, pokochaj ich! Daj strajcom porządną nauczkę! Proszę, nie stawiaj oporu przy aresztowaniu. Rzeczywiście nie miała, szans. Ojej. Gdzie jest seniorita Carmen? Szukaliśmy jej wszędzie. Żołnierze! Co? Przecież ja tu rozkazuję! Kapralu, zejdź mi z drogi! To rozkaz twojego zwierzchnika! Nie możemy jej znaleźć. Miej oczy szeroko otwarte. Sprawdzę pobliskie haciendy. To bransoletka Carmen. Zbyt dużo koni tu było. Które ślady są czyje? Diego? Carmen zniknęła! Co? Musimy wszystkich powiadomić i zorganizować poszukiwania. Chodźmy po tatę. Don Parasol, jesteś człowiekiem, który ma chyba najwięcej władzy w Kalifornii. Ty sam możesz nas uratować. Naprawdę tak myślisz? Chwila, jeszcze trochę. Udało ci się. Nie zadzieraj z gubernatorem Kalifornii. No. Dalej, szybko. Gotowi. Możemy jechać do miasta. Jesteś pewna, że ten fałszywy notatnik przekona ich, że Parasol jest przestępcą? Oczywiście, nie martw się. Pokażę go tak, żeby nie mogli przeczytać. Ach, mówiłem im! Mówiłem! Jestem niewinny! Musicie go złapać! Łapcie go! Ech, żołnierze, szybko! Mój powóz! Muszę wracać do Monterey! Ale co? Jak to? Nie broń się, seniorito! Nie masz szans na... A teraz, moja droga, gdy znasz już całą prawdę, nie mogę pozwolić ci odejść, czyż nie? Jaka szkoda. Polubiłam cię, Carmen. To jeszcze nie koniec, pani Izabello. Poczekaj tylko, Zorro nas uratuje. To prawda, że już wielokrotnie ciebie ocalił. O, już rozumiem. Jesteście przyjaciółmi. Zorro często wchodzi mi w drogę, odkąd przyjechałam do Los Angeles. Nie umiesz wybierać znajomych, moja droga Carmen. Tortille, czekolada, lemoniada. Niech żyje gubernator Don Parasol! Przepuść nas, sierżancie. To dziwne. Gdzie jest gubernator? I kim są ci ludzie? Nikt nam nic nie powiedział. Garcia, zajmij się obornikiem. To oduczy cię zadawania głupich pytań. Ach,
Gdzie się podział gubernator? Cisza! Może go porwać? Gubernator was okradł, Kalifornijczycy! Dowodem jest ten notatnik. Don Parasol został aresztowany. Wyruszy pierwszym statkiem do Hiszpanii, by stawić się przed sędziami. Co? No to nie jest człowiek mądry i tak ważny jak nasz gubernator. Drogi Luisie, czy mogłabym prosić, byś chronił całą Kalifornię jako nowy gubernator? Mieszkańcy Kalifornii, możecie na mnie liczyć. Zaczyna się. Wszyscy przeciwni, ręka w górę. A więc niech żyje gubernator Verdugo. Poczekajcie, mam dużo szacunku do pana Luisa Verdugo. Ale czy to wszystko nie dzieje się za szybko? Jeśli gubernator Parasol sprzeniewierzył pieniądze, to powinien mieć możliwość odpowiedzi na nasze pytania. Tak, zgadzam się. Wypuśćcie go! Prawda. Niech tak, odpowiada! Znaleźliśmy jego zapiski. Dajcie notatnik. Cicho tam! Nie rozkazujcie nowemu gubernatorowi! To jest śmieszne! Ha? Aresztować! Nie, nie róbcie tego. Porozmawiajmy. Odpowiadam za bezpieczeństwo, ekscelencjo. Puśćcie go! Tato! Aresztujcie tych agitatorów! Dlatego do odwołania wprowadzamy stan wyjątkowy. Nie, nie zamkniecie nam ust. Nie zgadzamy się. To nie to, czego chciałem. To nie wygląda dobrze. Dziękuję, Bernardo. Aresztujcie ich! Ja! Zabierz go! O, Don Alejandro. Udało się! W końcu rządzimy Kalifornią! Nie, jeszcze nie. Nie możemy pozwolić, by król porozmawiał z Don Parasolem. Może przydarzy mu się coś strasznego podczas podróży? Przecież niektóre łodzie są takie niebezpieczne. Chciałbym, żeby Zorro spróbował go uratować. Wtedy na pewno uda mi się go złapać. A Carmen Villalonga, mój drogi Ignacio? Może mieć wypadek podczas jazdy konno. Dajmy na to na nadmorskim klifie. Może gubernator, ale... Nie, seniorita Carmen. Tkwisz w tym po szyję, Ignacio. Nie masz wyboru. Ona coś powie, ty idziesz siedzieć. Don Parasol zdrajcą? To żart. Tak, myślę, że we wszystkim maczała palce pani Verdugo. To w jej stylu. Czas działać. Bernardo, Ines, zdobądźcie notatnik. A ja znajdę gubernatora i Carmen. Ha! Tornado! To ty? Próbuję znaleźć notatnik gubernatora. Jest na pewno fałszywy, prawda? I znalazłam! O! Dzięki, że pokazałaś skrytkę. Pomocy! Pomóżcie! O! Mam cię! Ines! Wracaj! Albo wrzucę Bernardo do rzeki! O!
Dziękuję, skarbie. Pan tu jest, Zorro! Żołnierze, atakujcie! Chłopcie go! Tutaj! Zorro! Gubernatorze, gdzie jest Carmen Villalonga? Zorro, ja nie wiem. Toledano wspomniał o oceanie i klifach. Lepiej ukryj się u Delawegów. To zaufani ludzie. Nie pomógł mi z powozem. Jaki ten Zorro niegrzeczny. Tam jest. Tornado, szybciej. Szybciej niż wiatr. Ha! Poruczniku Toledano, puść tę kobietę. Pomóż mi. Czy przepisy pozwalają na wrzucanie pięknej seniority do oceanu? Ona pomoże, ratunku! Mam cię! Dzięki, Tornado. Musimy działać tak szybko jak ty. Ja tam wolałam poprzedniego. Nie, niech żyje gubernator Verdugo! Don Parasol jest niewinny. Wszystkie dowody sfałszowano. Przyjaciele, zbuntujmy się przeciwko tym zdrajcom. Przestań! Seniorita de la Vega jest przecież przyjaciółką armii. Oczywiście, sierżancie. Aresztujcie Carmen Villalonga i sierżanta Garcia. Ach tak! Aresztujcie tego, kto chce aresztować mnie. Kogo mamy aresztować? Naprzód, kochani! Zawalać! Naprzód! Myślę, że wszyscy zostaniecie na długo w więzieniu. Hmm? Czy pan to rozumie, Don Luis? Wybaczcie mi, proszę, wszystkie moje błędy. Powinienem temu zapobiec, ale nie udało mi się. Nie powinieneś prosić o wybaczenie. Byłbyś najlepszym gubernatorem w historii Kalifornii. Nie wstyd wam! Za wszystko zapłacicie! Zobaczycie! Do widzenia! Skandal! Aresztować Zorro! Ten drań zostawił mnie na pastwę losu w jakiejś strasznej wsi. Mogły mnie zjeść niedźwiedzie albo sępy. Ojej. Może jednak wysłać go statkiem do Hiszpanii. Sierżancie Garcia, powołujecie na tymczasowego dowódcę garnizonu w Los Angeles. Gratulacje, sierżancie! Brać!
Do nie ma nie! Czy zgodzisz się zatańczyć z zupełnie nowym dowódcą w Los Angeles? Jestem odpowiedzialny. Tutaj za... jesteś. Masz niezapłacony rachunek do uregulowania. Nie sądziłem, że sierżant jest. Byłam z ciebie taka dumna, Diego. Walczyłeś jak bohater. Carmen, chciałbym cię zapytać. Tak? Tak, Don Diego! Pardon, señorita? Carmen, znasz Zorro? Mój łaskawco, każdy wie o Zorro. Czy zdajesz sobie sprawę, że pani Izabella chciała zrzucić mnie do oceanu, bo myślała, że wiem, kto kryje się pod maską Zorro? Cóż, każdy, kto chce cię skrzywdzić, zmierzy się ze mną i moją tajną bronią. Ta? Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. Cóż za niesamowite szczęście! Obywatele Los Angeles, przywitajcie naszego ukochanego gubernatora, Don Parasola! Niech żyje Viva Don Parasola! Dziękuję! Hurra! O, dziękuję, jesteście tacy mili! Niech żyje! To niesamowite, niech dziękuję! Seniorita, jesteś różą błyszczącą na pustyni, z płatkami zdobionymi słońcem Kalifornii. Jeszcze się nie znamy. Jestem Diego de la Vega, brat tej pustynnej różyczki. A pan to kto? Porucznik Ignacio Toledano, adiutant gubernatora, a także bratanek pani Izabeli Verdugo. To jest przemówienie gubernatora. Strzegę go jak oka w głowie. O, przemówienie! To wielka odpowiedzialność. Ja strzegę 1000-stronicowej książki. Czy to jest poezja? Moja babcia wprost uwielbiała poezję. Hej, ty! Mewa ma przemówienie! Wracaj tu! Wracaj! No i co teraz? A teraz, jako nowy burmistrz Los Angeles, z przyjemnością ogłaszam swoją pierwszą decyzję. Niebawem zaczniemy budowę szkoły. Szkoły? Nie mogę. Tego nam potrzeba. Myślałem, że nowe koszary będą bardziej przydatne dla bezpieczeństwa. Zdecydowałem też, że to Carmen Villalonga zostanie wyznaczona na dyrektorkę naszej nowej szkoły. Życzymy powodzenia! Brawo! Nie spodziewałam się tego. Brawo! Ale... zgadzam się. Przyjaciele, ja mogę za to uczyć czytania. Dobrze, dobrze. Jak już jesteśmy tutaj razem, mam listę wszystkich mieszkańców, którzy nie zapłacili podatków. I wierzcie mi, albo bardzo szybko je zapłacą, albo wylądują w więzieniu. Nie, nie, to niemożliwe, proszę! Nie. Cóż za energia, co za żołnierz. No, sierżancie, na co czekasz? Zbierz podatki! Tak jest, sir! Nie do wiary. Słyszeliście? Nie, nie, to się nie dzieje naprawdę. Tornado! Ja! Manuelu de la Cruz! Jeszcze jedno peso! Mojego ucha nie oszukasz, przyjacielu! Proszę, potrzebujemy pieniędzy, żeby nakarmić rodzinę i bydło! Podatki możemy zamienić dla ciebie na rok w więzieniu! Nie, nie, nie. O, moje guziki. Zorro. Zorro, wierny poddany jego królewskiej mości. Jeszcze nie zapłaciłem swoich podatków, panowie. Myślę, że to wystarczy. Dobrze więc, kapitanie. Nie stój bezczynnie jak jakaś kłoda. Natychmiast aresztuj tego bandytę.
Mam zet! Ach, pomocy! Żołnierze, łapcie go! Tak jest! Rozkaz! No! Ciut za szybko? Gdzie on jest? No dobrze, możecie to wziąć. Zmieniłem zdanie. Żołnierze, brać go! Uważaj! Gubernatorze, ci biedni ludzie potrzebują tych pesos bardziej niż pan, prawda? Czy mogę im je zwrócić? Niech żyje Zorro! Brawo, Zorro! Wszystkie pieniądze z podatków przepadły, wyparowały! Jesteście wielkimi niedojdami! Monasterio? Jesteś jednym wielkim zerem! Do łapania Zorro lepszy i szybszy od was byłby żółw pustynny! Masz całkowitą rację, ekscelencjo. Tylko mój bratanek jest odpowiednią osobą, żeby złapać Zorro. Jest młody, inteligentny, nieustraszony. Doskonały pomysł! Daję carte blanche mojemu adiutantowi, porucznikowi Toledano, żeby złapał tego bandytę Zorro. Kapitan Monasterio będzie wykonywał jego rozkazy. A jeśli wasza ekscelencja się zgodzi, będziemy zaszczyceni, ofiarując ci nocleg w naszej hasjendzie. Tam na pewno jest bardziej komfortowo niż tu, w garnizonie z brzydkim zapachem. I odchodami. Mój drogi Ignacio, zostaw te wszystkie machlojki i brudną robotę dla kapitana Monasterio. W ten sposób łatwo zrzucisz na niego winę, a potem pozbędziesz się go. Właśnie wtedy to ja zostanę kapitanem. Oczywiście, kochanie. Dokładnie tak. Aguilera i De La Cruz. O, co to jest? Pesos. Carmen, szkoła! Jasna tortilla! Jestem w przebraniu! Było blisko. To idealne miejsce na budynek szkoły. Nie uważasz, tato? Oczywiście, skarbie. Dzień dobry. Diego, nie możesz włóczyć się gdzieś całą noc i myśleć, że będziesz od rana uczył. Jesteś tu potrzebny. Idziemy. Wiem, Bernardo, ale wciąż trudno udawać. Lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa. Nie mogę tego zrozumieć, kapitanie. Nigdy nie widziałem takiej zbieraniny nieudaczników. Stój! Od tego momentu ten, kto pierwszy wyjdzie poza linię, będzie sprzątał stajnie przez miesiąc. Naprzód, marsz! Czyje rozkazy mamy wykonywać? Kapitana Monasterio czy porucznika Toledano? Bo to jednak trochę skomplikowane, jeśli gubernator dał carte blanche Toledano. Poruczniku Toledano, uszanowanie. Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że właściwie do twarzy panu w tym mundurze. Gonzales,
Masz służbę w toalecie. To cię nauczy, że tylko mnie możesz schlebiać. Właściwie odmawiam wyboru. Teraz idę do karczmy. Sierżancie Garcia, bez względu na wszystko, nikt nie opuszcza koszar. 8 okrążeń garnizonu, wykonać. 8 okrążeń? To czwarte! Nie, trzecie. En garde! Natychmiast przestańcie! Kim jest ten człowiek? Antonio Ramirez de la Poterna. Mój mistrz szermierki. Ćwiczę z nim każdego ranka. Czy to stanowi jakiś problem? Senior Ramirez nie jest żołnierzem, a tylko personel wojskowy może wejść na teren garnizonu. Takie są zasady. Powinieneś kiedyś się poznać. Sierżancie, chyba podobało ci się, więc jeszcze 8 nie będzie problemem. Powiedz mi, poruczniku, czy poza cytowaniem regulaminu garnizonu planujesz kiedyś zatrzymać Zorro? Prawdę mówiąc, schwytam go jeszcze dzisiaj, kapitanie. Jakich niesamowicie pracowitych budowlańców tutaj mamy. I wiemy, że nie spodoba się to Zorro. Zastanawiam się, czy wpadnie w pułapkę, którą na niego zastawiliśmy. O, na pewno wpadnie, poruczniku. Ten bandyta zawsze rzuca się na pomoc najsłabszym. Tak, wszyscy jesteśmy na to przygotowani. Chwila, co tu się dzieje? Kapitan Monasterio kazał nam budować szkołę, nie płacąc nam za pracę i nie dając jedzenia. Co? Kapitanie, to okropne. Niech ci biedni ludzie wracają na swoje farmy. Co takiego? Zacząłem budować twoją szkołę, a ty jesteś zła? Hej, zabierzcie senioritę Villalongę do domu. Poskarżę się panu Luisowi Verdugo. Słyszałem, że szkoła została otwarta. Przyszedłeś nauczyć się czytać, kapitanie? Już czas, abyś nauczył się być cicho. Powtarzaj za mną. A, B, C, D, jak daj mi szpadę. Bierzcie go! Tak jest. Jedź, Tornado! Wyglądacie na zmęczonych. Kończy wam się lina? Łapcie go, nieudolni głupcy! Mamy towarzystwo. Oddziały! Brać go! Odsuńcie się! To ja złapię Zorro! Na rozkaz gubernatora! Nie życzę sobie żadnych kłótni. Wystarczy mnie dla wszystkich. Ty pierwszy. Ciekawe, jak dobry jesteś w szermierce. Aha, pojedynek. Bardzo dziękuję. Następny, proszę. Hej! Engard! Może chcesz małe Z? Teraz moja kolej, przyjaciele! Uważaj! Hej! To ja, Zorro! Tutaj jestem! Łapcie Zorro! Atak! Mam cię, Zorro! Aha! Przepraszam. Spójrz tam, to Zorro! Tuj, Zorro! W końcu cię mam! Mało brakowało, Tornado. Musimy pilnować tego Toledano. Nie jest taki głupi, na jakiego wygląda, zgadzasz się? Już go miałem! Jak mógł mi uciec? Nie trać nadziei. Jestem pewny, że kiedyś go złapiesz, poruszniku.
Zamierzam wykorzystać tego głupca do schwytania Zorro. Zgarnę wszystkie zaszczyty i chwałę. Przecież już go prawie złapał. Kapitanie, Carmen wszystko mi powiedziała. Jako burmistrz miasta oficjalnie ostrzegam, że nie możesz zmusić jego mieszkańców do pracy wbrew ich woli. O! Wedle życzenia, ser. O nie! Szkoła! Carmen! Spóźniłeś się, Diego. Lekcje się skończyły. Ja chcę... Byłem bardzo zajęty wieczorem. Nikt nie żąda, abyś prowadził lekcje czytania, Diego. Muszę znaleźć do tego kogoś innego. To nie twoja wina, Diego. Gdyby Carmen wiedziała, co robisz, na pewno wybaczyłaby ci. To właśnie problem. Czasami trudno być Zorro. Zapraszam na świeżutkie winogrona! Proszę, tutaj! Świeżutkie, no, no przecież widać! No co? O tak! To jest mój nowy plan! Złapię w końcu Zorro, atakując moich nowych podopiecznych. Najsłabsi są czumasze. Zorro często ich broni, a ponieważ to tylko Indianie, nie będziemy mieć z nimi żadnych problemów. Muszę przyznać, że to świetny pomysł. Ale ja i tylko ja sam aresztuję Zorro. Ruszamy teraz do wioski czumaszów. Zamierzamy aresztować wkrótce ich wodza i znachorkę. Tajne! No, to już wiemy. Nie musisz tak wrzeszczeć. Słyszeliście? Porucznik Toledano wyruszył aresztować Tainę. Naszą babcię? Dlaczego? Ja! Spójrzcie! To ona! Taina! Aresztować! Za co? Nie zrobiła nic złego. Jego również aresztujcie! Kto jeszcze chce się sprzeciwić? Zostawcie mojego tatę! Jak tylko Zorro pokaże twarz, musisz podłożyć ogień, ale tak, by wyglądało to na przypadek. Wtedy go zatrzymamy. Wspaniały pomysł. Tym razem, Zorro, będziesz mój. Dobra robota, kolego. Alarm! Zorro! Co? Zatrzymać go! Co z nim? Jaki plan? Zaraz użyjemy tego głupca. Podpalimy tę chatę i ogień naprowadzi Zorro na ślad. Zwiążemy go w pobliżu ognia i... pozbędziemy się kłopotu raz na zawsze. Możemy łatwo zrzucić winę na Zorro. Zorro! Zorro? To strach na wróble. Witaj, Taina. To prawdziwa przyjemność znowu cię widzieć. Nic ci nie jest? Nie aresztowali mnie na długo. Zaczęłam się nawet przyzwyczajać. Ogień! Ogień! Pali się! Znów się spotykamy! Ogień! Pali się! Spróbuję tym. Ha, to działa. Pali się, pali! Ojej, to człowiek, który mnie aresztował. Kto cię tu zostawił? Myślę, że ten, kto podłożył ogień, chciał się również pozbyć ciebie, poruczniku. To kapitan Monasterio wymyślił, żeby podłożyć tu ogień. To jego wina. O! Pali się! Pali się! O!
Dziękujemy ci, Zorro. Natychmiast aresztujcie tego bandytę, Zorro. Ale poruczniku, on nam pomógł. Naprzód, Tornado. Do widzenia wszystkim. Ekscelencjo, to nie ja wpadłem na pomysł podpalenia tej chaty czumaszów. To on. Słucham? Jak możesz? Ileż kłamstw, Monasterio. Zostaniesz zdegradowany, wrzucony do lochów i zwolniony z wojska. Co? Przykro mi, kapitanie, ale i tak cię lubię, przyjacielu. Resztę życia spędzisz w więzieniu w meksykańskiej dżungli. Odtąd to porucznik Toledano będzie odpowiedzialny za garnizon w Los Angeles. Możesz na mnie liczyć, droga Taino, jeśli chodzi o odbudowę zniszczeń. Ach, no i co? Nie obchodzi mnie to. Zabierzcie mnie do bardziej cywilizowanego miejsca, do Monterey. Garcia, ponieważ przez twoją niesubordynację nie byłem w stanie aresztować tego Zorro, będziesz musiał ponieść surową karę. Masz sprzątnąć obornik i wyczyść buty. Spokojnie, drogi Ignacio. Nie bądź za surowy dla biednego sierżanta. Dobrze, Garcia, wybaczam. Dziękuję, pani Verdugo. Bądź dla wszystkich miły i cierpliwy. Niedługo przekonasz się, że staniemy się prawdziwymi władcami całej Kalifornii. Miłej podróży, kapitanie! Zorro! Słyszałem, że więzienia dla wojskowych w Meksyku są bardzo miłe. Adios! Wersja polska na zlecenie Platformy MC Plus Studio Publish. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bok. Ta broszka jest wspaniała. Podkreśla twoją młodzieńczą figurę, ekscelencjo. Robię wszystko, aby zachować formę. Los Angeles rozrasta się, ekscelencjo. Dlatego potrzebuję dobrego burmistrza. Mój mąż, Don Luis, jest najlepszym kandydatem. No cóż, będziesz zachwycona, droga Izabelo. To ja wyznaczę burmistrza. Zostanie nim Don Alejandro de la Vega. Słucham? Wspaniały pomysł, prawda? Wydwaj szybciej! Nie płacę wam za stanie! Ines? Co ty tu robisz? Nie, jestem Rosa. Wybacz. Jestem straszną niezdarą. Często mi się to zdarza. To niesamowite. Idealny sobowtór Ines de la Vega. To okazja, na którą czekałam. Przepłynęłam z Mexico City i szukałam tu pracy. Umiem czytać i pisać. Chodziłam do dobrej szkoły. Mogę robić wszystko. Wszystko? Chyba mam dla ciebie pracę. To coś naprawdę specjalnego. Zagrasz dla żartu kogoś, kogo dobrze znam. O, świetnie! Jestem bardzo dobra w graniu. Popatrz na to. Ops, przepraszam. To zdarza mi się cały czas. Mniejsza o to, droga Rosso. Zrobimy teraz małe zakupy. Sukienka pasuje jak ulał. Dziękuję, pani Izabelo. Ludzie będą cię nazywać Ines. Udawaj, że nie jesteś tym zaskoczona. Masz dokumenty, które ci wcześniej dałam? Proszę się tym nie martwić. Wiem dokładnie, co mam do zrobienia. I pamiętam, co mówić. Nie mów więcej, niż to potrzebne. Zrozumiałaś? Tak, tak, jasne. Piękny dzień, nieprawdaż? Och, jaki skwar. Proszę oddać mój towar. O, tak, ten. O. A gdzie pani Do zobaczenia idzie? Później. Wspaniale, wspaniale. Tak? Pyszne melony. No, no naprawdę. Nie bój. Rewelacja. Proszę objąć. Rozdzielmy się. Nikt nie może zobaczyć nas razem. Jak pięknie wyglądają. To jest bardzo złe dla mojego interesu. O, dzień dobry, pani de la Vega. Nigdy się nie wymigiwałem. Przepraszam, senior. Bardzo dziękuję. Seniorita de la Vega! Zgubiła pani coś! Co się stało?
O, kapitanie! Kapitanie! Kapitanie Monasterio! Witam, kapitanie Monasterio. Co cię sprowadza? Don Alejandro, ty i cała rodzina de la Vegów jesteście aresztowani za zdradę stanu. Co? To niedorzeczne. Ja przepraszam, Don Alejandro. Zapomnij, to nawet nie rodzina. Musimy złapać Don Diego. Nie, kapitanie, nie macie prawa. On nie zrobił nic złego. Och, tak twierdzisz? Seniorita Ines, chyba ostatnio coś zgubiłaś obok garnizonu. Co? Garnizon w Los Angeles zostanie zaatakowany o zmroku, a kapitan Monasterio zostanie przykuty i tak dalej, i tak dalej. To spisek przeciwko armii. Nie, to nie byłam ja. Daj spokój, kapitanie, nie mówisz poważnie. Dosyć waszych kłamstw. Wszyscy ją widzieli. Ponadto tu jest twój podpis, Don Alejandro. Do więzienia z nimi! Zabierz ode mnie łapska! No dobrze, rozumiem. Musimy się zorientować. Nie ma tu nikogo. Idźcie na górę, kapralu, sprawdź stajnie, a ja będę przeprowadzał w tym czasie poważną kontrolę kuchni. Rosso, musisz zostać w domu, dopóki po ciebie nie wrócę. Czy to jasne? Nie robimy tego dla żartu, prawda, pani Verdugo? Z tego nie będzie nic dobrego. W przeciwnym wypadku nie musiałabym siedzieć w tej zatęchłej, starej chacie. O, nie masz się czego bać, droga Rosso. Mówiłam ci już. Nie należę do ludzi, którzy się czegoś obawiają. To ty, prawda? Gdybym powiedziała ludziom z miasta, jakie dostałam zadanie... Dlaczego miałabyś to zrobić, słodka Rosso? Nie zrobię tego. Jeśli dostanę od ciebie torby pełne pesos. Takie duże, ogromne. O, dostaniesz to, na co zasługujesz. Nikogo nie ma. Ale pyszne. Wylocha z mojej kuchni, sierżancie. Na pewno nie znajdziesz Diego między moimi kociołkami. Powiem mu po prostu, że... Nie znaleźliśmy jeszcze Diego de la Vega. Ja też nie. To prawda. Don Diego tu nie ma. Wracamy do garnizonu. O, dziękuję, Doña Maria. Łapy precz! To dla Don Alejandra i panienki Ines. Lepiej, żeby była pełna, kiedy ją dostaną. Bernardo, musimy teraz udowodnić, że mój ojciec i Ines są niewinni. Na pewno. Monasterio może opowiadać bzdury, chcąc się pozbyć naszej rodziny. Ale nie mieszkańcy. Poprośmy, aby opowiedzieli nam, co widzieli. Jaka szkoda. Taka piękna kobieta jak ty będzie odbywała karę w obozie pracy. Oczywiście mógłbym cię zwolnić, gdybyś tylko zgodziła się zostać panią Monasterio. Wolę raczej ciężką pracę. Zapłacisz mi za to, seniorita. Tak, i to drogo. Och, moja biedna córeczka. Nie trać nadziei, tato. Uciekniemy stąd. Uwaga, uwaga! Kapitan Los Angeles! Jest z nami jego ekscelencja, nasz czcigodny, szanowny gubernator Don Esteban Parasol. Pozwani Don Alejandro de la Vega, jego córka Ines i syn Diego. Uznani za winnych zdrady stanu.
spiskowania przeciwko koronie, zakłócania porządku, pogardę i bunt. Zniesławienie i napaść na oficera jego królewskiej mości. W związku z tym wszystkie posiadłości należące do de la Vegów zostaną skonfiskowane. Don Alejandro, Ines i Diego de la Vega zostają skazani na dożywocie w obozie pracy. Ekscelencjo, jesteśmy niewinni. Cisza! Zdrajcy nie mają prawa mówić. Don Alejandro, wierzyłem ci. Co za hańba! Ale kapitanie Monasterio... Co? Nie martw się, ekscelencjo. Niedługo złapiemy również zbiega Diego de la Vega. Dzięki mnie. Ci wrogowie Kalifornii pójdą wkrótce za kratki. Och, jestem głodny! Carlos! Wtedy Ines upuściła jakieś papiery na drodze do koszar, a potem szybko uciekła i upadła na twarz. Nie raz, a dwa razy. To do niej niepodobne. Carlos! Hop, hop! Diego! To Don Diego! Brać go! Tak jest! Tak jest! Rozkaz! Oddaj się Don Diego! Co jest? Pozostaniesz zraniony! Don Diego, wracaj tu, proszę! Proszę, Don Diego, wracaj! Diego! Diego! O nie, moje pyszniutkie kiełbaski. Sierżancie, to kosztuje 5 pesos tylko dzisiaj. Tornado! Oj, gdybyś nie pozwolił uciec Don Diego, nie musielibyśmy mieć obowiązkowej warty, kapralu. Ja? Przecież nie jestem... I pomyśleć, że mogliśmy siedzieć teraz u Carlosa, pałaszując przepyszną tortillę. Ma teraz nowy przepis. Mówią, że smakuje jak och... Zorro! Smakuje jak Zorro? Nie! Tam! Zorro! Pan wszędzie widzi Zorro, sierżancie. Och, och... Jestem tak głodny, że zaczynam mieć halucynacje. Co? Dokumenty oskarżają moją rodzinę o fałszerstwa. Tak, ale fałszywa Ines wszystkich przekonała. Kim ona jest? Dla kogo pracuje? Musimy zmusić wrogów do ujawnienia się. Przejdźmy do działania i pomóżmy uciec więźniom. Oczywiście, że są niewinni. Nie mogę siedzieć bezczynnie i pozwolić, żeby statek zabrał mojego ojca i siostrę. Wiesz, że chcielibyśmy pomóc, Diego, ale musimy myśleć o naszych rodzinach. Grozi im niebezpieczeństwo, jeśli wystąpimy przeciwko władzom. Don Alejandro to mój stary przyjaciel i nie pozwolę na to. Ja także. Myślałem, że zostaliśmy sami. Dlaczego nie zaprosimy gubernatora i kapitana na małe przyjęcie? Będzie o wiele łatwiej, jeśli w koszarach będzie mniej żołnierzy. Świetny pomysł, moja droga. Pani Izabelo, nie wiem jak dziękować. O, to niekonieczne. Hmm.
Posłuchaj, zakradniesz się nocą. Wybierzesz pokój w gospodzie w Los Angeles. Pozostaniesz w ukryciu. Nikt nie może cię zobaczyć. Rano będę na placu. Gdy zobaczysz, że otwieram swój parasol 3 razy, wyjdź szybko na balkon i strzel w kierunku gubernatora. Nic się nie martw, skarbie. To tylko malutki wybuch prochu, a żołnierze na pewno nie będą cię szukać. Zamiast mnie będą chcieli znaleźć Inés de la Vega. Musisz naprawdę nienawidzić całej rodziny de la Vegów, ale to nieważne, dopóki dobrze mi płacisz. Jeśli jednak... Dostaniesz bardzo dużo pieniędzy, Rosso. Opuściłaś Mexico City biedna, ale wrócisz tam bogata jak księżniczka. O, znowu. Przepraszam. Moi przyjaciele, wprost uwielbiam przyjęcia. W Monterey mamy najwspanialsze z nich. Bernardo, to bardzo dziwne, że pani Verdugo chce nam pomóc. Bądź ostrożny. Licho nie śpi. Ha! Co się stało? Posłuchajcie wszyscy! Wypuśćcie ich! Zorro! O, Gonzales! Nie przejmuj się, kapralu! To po prostu jakieś halucynacje! To Zorro! Mam znów zet! Widzieliśmy Zorro, sierżancie! Hej, nie pociąłeś mi spodni! Później, kapralu! Obiecuję, że zrobię to dla ciebie! Widzę go! Łapmy go! Poddaję się! Żołnierze, jesteście dla mnie za sprytni! Niebawem wrócę! Bierzcie go, żołnierze! Tak jest! Szybciej, szybciej! Nie może nam uciec! Dobrze się spisałeś. Na szczęście Zorro nas odwiedził, ha? Luisie, jesteś zawsze blisko mnie. Dla mnie zrobiłbyś to samo, Don Alejandro. Musicie się ukryć. Bernardo wszystko mi opowiedział. Dziękuję, Taina. Ale gdzie jest Diego? Ukrywa się, ale na pewno znajdzie winnych. Nie ma go? Gdzie on się podział? O, ta przeklęta beczka! Ups. Ten garnizon to jakiś żart. Wyśledzimy tych więźniów, ekscelencjo. A tak w ogóle zjadłbym śniadanie. Moja gorąca czekolada wystygła. Zorro! Aresztować! O. Właśnie uratowałem gubernatora, ale nie dziękuj. Och, stój! To Inés de la Vega! To ona strzelała! To ona! Widziałem! To ona zrobiła! Jeszcze trochę wyżej! Hej! Coś takiego. To tam! Za gospodą! Zorro! Szybko! Szybko! Zabierzcie to z drogi! Tak jest! Tam jest! Właśnie tam! Łapcie Zorro! A nie Inés de la Vega, kapitanie? Chcę mieć Zorro! Na co jeszcze czekasz, sierżancie? Cóż, przecież nie potrafię latać, kapitanie. Więc naucz się tego! O nie! Adios,
czas, kapitanie! Myślę, że ty i ta pani macie sobie wiele do powiedzenia. Adios! Ha! Więc złapaliśmy przestępcę. Tym razem nie unikniesz celi, seniorita de la Vega. Chwileczkę. Inés de la Vega to ja. Nic nie rozumiem. Ta kobieta jest oszustką. Ona jest częścią wielkiego spisku, aby oskarżyć mnie o zdradę. Diego! To prawda. To nie moja siostra upuściła plan tego spisku przed koszarami, kapitanie. To ona. Nie! To ja jestem Inés! Ona jest oszustką! O nie! To ja! Kapitanie, musisz mi uwierzyć! Miałem przyjemność tańczyć z Inés de la Vega. Ona nie może być aż tak niezdarna. Aresztować ją! Tak jest! Tak! Od początku wiedziałem, że jesteście niewinni. Prawda, kapitanie? To ona! Wynajęła mnie, by mówić i robić to wszystko. To absurd! A właściwie po co? De la Vegowie to przyjaciele, a Inés jest dla mnie jak młodsza siostra. To oskarżenie jest bezpodstawne, ekscelencjo. Seniora Izabella jest uprzejma i lojalna, na wskroś uczciwa. Wystarczy! Podczas dochodzenia zbadamy wszystko na temat spisku. Na razie więzienie! Pokazałeś niezwykłą odwagę, ekscelencjo. Nic wielkiego. To mój obowiązek. Teraz was opuszczam. Bez burmistrza, który mnie reprezentuje, boję się o Los Angeles. Wybieram ciebie, Don Alejandro. Ja jestem przytłoczony, Don Esteban. Może lepszym kandydatem byłby mój przyjaciel, Don Luis Verdugo. Uczciwy farmer, którego jedynym pragnieniem jest służyć Los Angeles. Więc niech tak będzie. Odtąd jest pan burmistrzem Los Angeles, Don Verdugo. To zaszczyt, ekscelencjo. Dziękuję, przyjacielu. Niech żyje Don Luis! Niech żyje! Viva! Jest pewna siebie. I nie możemy jej nic udowodnić. Los Angeles! Trzeba poczekać. Uda nam się. Pewnego dnia. Brawa dla pana Luisa! Brawa dla Los Angeles! Dziękuję, mój drogi! Brawa dla Luis! Wersja polska na zlecenie Platformy plus Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Oto twój własny łapacz snów. Zobaczysz, przepędzi twoje najgorsze koszmary. Sprawi, że będziesz spała jak dziecko. Cóż, dzień dobry wszystkim. To Sisquack! Gdy już dorosnę, będę bronił naszej wioski jak Sisquack. Porwę kapitana na moim ogierze! I nakarmimy go czerwonymi mrówkami! Tak! Sisquack to prawdziwy bohater. Przyczajony bohater. Księżyc przeszedł przez niebo już dwa razy, a Sisquack cały czas żyje w górach. Tak! Kapitan Monasterio nigdy nie wybacza urazy i... No dalej! Mamy gości! Zobaczcie, to żołnierze! Nie zostawcie kamienia na kamieniu! Sisquacka tutaj nie ma. Na darmo przeszukujecie naszą wioskę. Tutaj go nie ma! Postawa! Pilnuj postawy! Wróg jest przyczajony i podkrada się, by cię zaskoczyć. O, kapitanie! Ten Sisquack jest nieuchwytny.
Człowiek tak ważny jak ty z pewnością musi mieć ważniejsze sprawy na głowie. Jestem przekonana, że ten biedak najprawdopodobniej przestraszył się. No wiesz, strasznego, potężnego kapitana z Los Angeles. Oczywiście. Mojej reputacji i wojskowej waleczności. O, to pięknie pachnie. I czy mogę... Nie! Podejrzewam, że masz rację. Szukając go tutaj, marnujemy nasz czas. Żołnierze! Wracamy do garnizonu! Szybciej! Ruszajcie się, Gamonie! Mało brakowało. Nie sądzisz, że odjechaliśmy zbyt pochopnie? Ha, ha! Oczywiście, że tak. Musisz jednak bardziej uważać. Ta miska, którą podniósł Garcia, jest wskazówką. Jak myślisz, kto z niej jadł? Zawracamy! Uciekinier wciąż tu jest! Szukać wokół wioski! Ach, no dobrze. Sam wiesz, jak bardzo zmęczyło mnie ostatnio bycie Zorro. On tu jest, kapitanie! Złapaliśmy go! Kapitanie, tutaj! Hej, Haol! Bierzcie go! Nie pozwólcie mu tym razem uciec, bo wy też pójdziecie do więzienia! Sysquack! Zapamiętaj nazwisko człowieka, który cię złapał. Kapral Gonzales. Nie rozchodźcie się! To jest rozkaz! Dokładnie tak! Wracać! To rozkaz! Uciekinier podda się waszemu sierżantowi! Zawsze możemy liczyć na żołnierzy i monasterio, którzy coś spartaczą. Puść go, kapral! Odsuń się, a ja tymczasem aresztuję tego niebezpiecznego przestępcę! A teraz siu! Nie! Jest mój! Ja go złapałem! Sisquack! W Monterey czeka na ciebie gubernator. Wyślę cię do obozu w najgorętszym miejscu w Meksyku. Spędzisz tam resztę swojego życia rozbijając skały! Nie! To nie fair! Kapitanie, wszyscy wiemy, że zemsta szkodzi zdrowiu. Musisz mu wybaczyć. Ha, ha! Wybaczyć? Ha! Chyba przeczytałeś to w książce dla pięknych senioritas. Wracamy do garnizonu! Tak jest! Tak jest! Monasterio zabiera Sisquacka do Monterey. Wyślę go do obozu pracy. Jeśli tak, to Sisquack już nigdy tu nie wróci. Pojadę do Monterey, by porozmawiać z tym gubernatorem Don Parasolem. Ależ, babciu, ta podróż potrwa nawet kilka dni. Pójdę już. Odważny czumasz nie będzie gnił w obozie pracy. To nie czas na siedzenie na tyłku i liczenie motylków, moja droga wnuczko. Ależ, babciu... Cicho. Lepiej przynieś strój Zorro. Na pewno? Wygląda, jakby miała zjeść monasterio żywcem. Już jestem! Wróciłem do domu po czyste ubrania. Dzięki temu będę dobrze wyglądał przed Don Parasolem. Czy to, co masz na sobie, pomoże nam uwolnić Sisquacka? Oczywiście. Zobaczysz. Strój, który wybrałem, jest magiczny. O! Pałac przed nami to rezydencja gubernatora. A? O! O! Proszę, senior. Och, Don Diego! Czyżbyś przyszedł ostatecznie się z nim pożegnać? Jako pierwszy popłynie do obozu pracy.
Jeszcze nie na tym statku. Don Diego, seniorita Ines, co was sprowadza? Ekscelencjo, przyszłam błagać cię o wybaczenie dla dzielnego Siskłaka. Och nie, znowu ta nudna historia. Sprawa jest już zamknięta. To zbyt słodkie. Nigdy więcej nie podawaj tego na przyjęciach. To przepyszne. Ojej, masz rację, sierżancie. To pyszne. Ekscelencjo, od miesięcy Siskłak mieszkał w górach samotny. Z dala od plemienia i rodziny. Nie sądzisz, że to wystarczająca kara? Nie! Ten wojownik zaatakował oficera armii jego wysokości. Zasługuje na wypędzenie. Gubernatorze, tylko przebaczenie pozwoli nam wszystkim żyć w spokoju. Bądź cicho, słyszysz? Wystarczy! Nie chcę więcej o nich słyszeć. Nie potrafię nawet wymówić tej nazwy. Mam za dwa dni przyjęcie, a jeszcze nic nie jest gotowe. To straszne. Mam koszmary każdej nocy. Koszmary? Mam na to sposób, ekscelencjo. Przyjmij proszę ten łapacz snów jako dar od plemienia czumaszów dla ochrony snów. To bałwochwalstwo. To przynosi pecha. Nie obawiaj się, ekscelencjo. Nie tylko opuszczą cię koszmary. Łapacz snów pomoże ci również wydać przyjęcie, którego nikt nie zapomni. Naprawdę? Oczywiście. Jednak w zamian za to musimy uspokoić duchy czumaszów, oddając im wojownika, na przykład Siskłaka. Chwila! To niemożliwe! Jeśli... Oczywiście. Siskłak przeprosi publicznie pana kapitana. Bardzo dziękuję, Don Diego. Rozkazuję natychmiast go uwolnić. Ale jeśli to zrobi ponownie, kapitan Monasterio aresztuje go. Przepraszam, kapitanie Monasterio. Co? Co? To jakaś parodia! Bardzo wam dziękuję, przyjaciele. To niemożliwe, to... Ech, nie może odejść! Pójdę z tobą. Potrzebujemy drewna na opał. Te ślady prowadzą do Monterey. Monasterio z pewnością wyśle dalej Siskłaka, jeśli ich nie dogonimy. Ruszajcie z wiatrem. Taka stara kobieta jak ja tylko was spowalnia. Zaśpiewam, żeby błagać duchy o ochronę. No dalej, Diego. Zatrzymamy ich na trochę. Gra się rozpoczyna. Daleko płyniesz? No nie, znowu przegrałem. Może mógłbym popłynąć razem z tobą? A? Śpieszę się. Nie, to za daleko. Ale dobrze, no możesz iść ze mną. Nikt nie wchodzi na pokład, to rozkaz. Obiecałam mojej babci sprawdzić z kapitanem Monasterio, czy ktoś nie znalazł Siskłaka. On zniknął i babcia bardzo się martwi. Seniorita de la Vega, co za niespodzianka. Co? Don Diego gdzieś się zapodział? Jest u gubernatora. Szukamy Siskłaka. Wiesz, gdzie jest? Wasz Indianin ma zamiar odpłynąć w miłą, daleką podróż w ładowni statku. Do obozu pracy w Meksyku. Nie! Co to ma znaczyć? Gubernator wybaczył. Jeśli nie będzie z nim kłopotów. Ale widzisz, został oskarżony o znieważenie gubernatora lub o kradzież konia.
Nie jestem pewien. O nie, kapitanie, tu chodzi o przesuwowy areszt. Nie, co to było? O tak, przymusowy? Tak powiedziałeś. No, nie wierzę. To znaczy, że Sisquack nie uciekł i powinien być wolny. Czy to prawda, kapitanie? Garcia! Przez miesiąc będziesz sprzątać gnój po koniach! Kapitanie, pozwól mi chociaż zobaczyć Sisquacka. Niestety, ten statek już niedługo podniesie kotwicę i musimy zaraz usunąć trap. Cóż to, kapitanie? Czyżbyś chciał opuścić Kalifornię? Tak bez żadnego pożegnania? O nie! To jest ten straszny Zorro! Zorro! Tobie też należy się obóz pracy! Żołnierze, brać go! Tak jest, kapitanie! Szybcie! Natychmiast aresztować go! Stój, Zorro! Señorita de la Vega! Co ja narobiłem? Wachlarz, sole trzeźwiące, szybko! Ojej! Ines! Wody! Wody? Wody! Już pędzę, seniorita! Proszę, trochę wody! Zaraz, co tu robisz? Nie możesz tam pójść! To rozkaz kapitana! Czy ktoś jeszcze chce wziąć nocną kąpiel? Czy to deszcz butelek, czy co? Czujesz się trochę zmęczony? Nie mogę pozwolić na to spotkanie. Patrz, Sisquack, zanurkował. Właśnie odpływa. Co? Gdzie? Nikogo nie widzi. O nie, znowu. Nie. Zorro! Tutaj jestem! Tutaj! Złapię go! Stój, Zorro! Tu, kapitanie! Kapitanie! Gdzie jest Sisquack? Ładownia jest pusta! Nie ma go tam! Nigdy nie uda wam się zgadnąć, gdzie go wsadziliśmy! Kapitanie, tego Indianina Sisquacka nie ma w ładowni! Oczywiście, że go tam nie ma, sierżancie, bo jest na pokładzie Santa Clary, statku, który właśnie przygotował... Cicho, bądź głupcze! Dziękuję za informację, kapralu. Zorro! Jest niesamowity! Dobrze się przypatrz. Twoja ukochana Kalifornia. Już nigdy jej nie zobaczysz. Oferujecie bezpłatną podróż do Meksyku? Zawsze chciałem zobaczyć piramidy. Zorro! Przyszedłeś tu, bo chcesz przegrać z największym mistrzem szermierki? To ty jesteś największym mistrzem w armii? A, rozumiem. Dlatego żołnierze nie potrafią trzymać szpady.
Co? Odwołaj to! Zorro! Cofnij się! Nie zbliżaj się do tego więźnia! Nawet tak blisko? A może troszkę bliżej? Cofnąć się! On jest tylko mój. Najpierw musisz mnie złapać, mistrzu. Zorro! Wezmę ją. Przyda się na dole. Pokażę ci, kto jest najlepszy w szpadzie. Tutaj! A, to imponujące. O, dobre pchnięcie. Eleganckie. Pokażesz to jeszcze raz? Niesamowite! Nie mogę się doczekać finału. Ojej! Atakujesz w niezwykły sposób. Żołnierze pomocy! Mam lęk wysokości! Szybko, Sisquack! Płyń do brzegu! Wielkie dzięki, Zorro! Poczekaj tylko! Nie staraj się ukryć lub uciec, Zorro! Tylko walcz jak mężczyzna! Przecież jestem! Nie! Chcę na dół! Jak sobie życzysz, mistrzu! Nie! Zostawcie mnie! Nie! Ulżyło mi, jak uciekłeś. Diego, gdzie byłeś tak długo? W garnizonie czekałem kilka godzin na gubernatora tylko po to, żeby dowiedzieć się, że Sisquack został uwolniony przez tego drania Zorro. Zorro i ja walczyliśmy z bandą żołnierzy. A, życie jest niesprawiedliwe. Dlaczego tego nie widziałem? Zorro musi wiedzieć, że Diego nie lubi jakiejkolwiek walki. Dlatego czeka, aż Diego nie będzie w pobliżu i wtedy uderza. Na pewno, babciu. Tak musi być. Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. Dźwięk i montaż... O, upalny dzień dzisiaj. Tak, naprawdę strasznie duszno. Hej! Czekasz tu na kogoś do Diego? Oho, witaj, sierżancie. Czekam na dyliżans. Zamówiłem oryginalne wydanie Don Quixota od kolekcjonera książek w Meksyku. To bardzo stara książka. Ma ponad 200 lat. Chciałbym już ją mieć w swoich rękach. A, Don Diego, mam dla ciebie złe wieści. Niestety dyliżans z Baja, Kalifornia dziś nie przyjedzie. Tak, to naprawdę straszne. Choćby utopić nasze smutki w filiżance gorącej czekolady. Bardzo żałuję, że nie mogę ci powiedzieć, kiedy przyjedzie dyliżans, ale to tajemnica. Serio, sierżancie? Śmiało, sierżancie. Mnie z pewnością możesz zaufać. Nie
Nie mam pozwolenia, Don Diego. Rozkaz kapitana, przyjacielu. Drogi panie Rodrigo. Pani Verdugo. Nikt nie chciał otworzyć mi drzwi, więc sama sobie weszłam, senior. Dobrze cię znam. To nie jest tylko przyjacielska wizyta, więc powiedz, czego chcesz? Potrzebuję twojej pomocy, Rodrigo. Do ataku na dyliżans jadący z Baja California. A dlaczego miałbym to zrobić? Ponieważ dyliżans przewozi mnóstwo pieniędzy. Według moich źródeł dotrze do Los Angeles dziś wieczorem lub jutro rano. Wykonacie pracę, w której jesteście ekspertami. Wtedy będziemy mogli podzielić łup. A jak ty dowiedziałaś się o tym wszystkim? To proste. Część tych pieniędzy należy do mojego męża, Don Luisa. Pani Izabelo, chciałaby pani okraść własnego męża? Posłuchaj, potrzebuję pieniędzy, żeby pomóc w jego karierze. Los Angeles potrzebuje burmistrza, który umie zarządzać miastem. Ale mój Luis jest zbyt naiwny, więc muszę mu troszeczkę pomóc. Przyklaskuję twojej zuchwałości, pani Izabelo. Jak najbardziej, ale tym razem nie pomogę. Słucham? Larana, dentysta! Tak, szefie? Pokażcie pani Verdugo moje drzwi. I nie pozwólcie, by uderzyły ją w tyłek przy wyjściu. Oj, ty, jak śmiesz! Nikt się tak do mnie nie odzywał! Może złapiecie to! Co to jest? Nagroda za schwytanie pirata Rodrigo Malavity. A, Malavita. Rozumiem. Byłeś kiedyś piratem. Natychmiast to oddaj! To pewnie stara historia, skoro kapitan Monasterio nic o niej nie wie. Może powinien. Raz, dwa, trzy! Maszerować! Oddział w lewo! Raz, dwa, trzy! A teraz w prawo! W lewo! W prawo! W lewo! W prawo! W lewo! O! A moja noga! O! Gonzales, twoja niekompetencja jest całkowicie niekompetentna! Musisz się dużo nauczyć! Patrz i słuchaj uważnie! Kompania, naprzód! O! Czekaj, to moja szpada! Dziękuję, Bernardo! Kapitanie, w nocy rolnicy zobaczyli dyliżans z Baja Kalifornii w drodze do Pueblo San Cristobal. To dobrze. Jeśli zatrzyma się na noc, skrzynia pełna pesos jutro odjedzie. Odejść! Skrzynia pełna pesos, aha. Teraz rozumiem, dlaczego sierżant Garcia nie chciał mówić. Znam woźnicę. Czasem zmienia konie, żeby móc szybciej dojechać. Jeżeli tak będzie tym razem, to dotrze do Los Angeles dziś wieczorem. Zaoferuję mu eskortę. Pieniądze przyciągają bandytów. Prawda, Bernardo? Antonio? Ojej, co ty tutaj robisz? Czego chcesz? Twojej ręki. Jak mogłabym wyjść za ciebie? Czy już zapomniałeś, jak twój ojciec, Don Rodrigo, chciał się pozbyć mojego brata Diego? Masz moje słowo. Nie brałem udziału w tym spisku. Będziesz bardzo długo czekać. Przebaczę ci dopiero wtedy, kiedy na piasek w Dolinie Śmierci spadnie śnieg. Od razu zrobiło mi się zimno. Witam, pani Izabello. Proszę, proszę, syn pirata. O, mój łaskawco, to znaczy, że o tym nie wiesz? Twój ojciec był kiedyś piratem. Władze znały go pod nazwiskiem Malavita. To niemożliwe. No tak, to twój tatuś. I jeśli nie chcesz, żeby miał nieprzyjemności od władz, zaatakujesz dyliżans dla mnie. Ja mam pracować dla ciebie? Nigdy!
Jaki ojciec, taki syn. Byłeś kiedyś piratem? Byłeś, tato? O co ci chodzi? Nasze nazwisko to naprawdę Malapensa czy Malawita? To szkodliwe kłamstwa i plotki. Ojcze, nie okłamuj mnie. Pani Izabela pokazała mi list gończy. No, już dobrze. Teraz już wiesz. Czemu tak bardzo narzekasz? Wychowywałem cię jak księcia. Nigdy niczego ci nie brakowało. Wszystko zniszczyłeś kłamstwami. Nawet moje zaręczyny z Ines. Och, to wszystko przeszłość. Zapomnij. A teraz musimy to zostawić, bo pani Verdugo z pewnością chce mnie wydać. Zgarniemy wszystkie pieniądze, zrobimy ostatni duży skok, a potem znikniemy. Będziemy żyć jak prawdziwi piraci. Tego już za wiele. O? Ma się rozumieć, szefie. I tak jesteśmy spaleni w tej okolicy. Dlatego zanim zwiejemy, napchamy nasze torby pieniędzmi. Dokładnie. Zaatakujemy dyliżans poza Los Angeles. Strażnicy będą zmęczeni i niby bezpieczni. To dobry moment na skok. Robimy to dla pani Verdugo, szefie? Oczywiście, że nie. Pracujemy tylko dla mnie. Tak, jak za dawnych pirackich czasów. O, jak ten czas leci. Muszę przygotować się do eskorty. Kto wie, może pojawią się jacyś bandyci. Czy to nie śmieszne? Jadę z tobą. Nie, nie, bez dyskusji. To niebezpieczne. A jeśli rabusiów będzie więcej, ha? A jeśli będę z tobą, można oszukać bandytów, podmieniając skrzynię. A? No dobrze, siostrzyczko, pomożesz mi. Tylko tym razem. Jest w tobie więcej Diego niż Zorra. Ojej, jeśli to jest ładunek pieniędzy, musi być tam fortuna. Zorro! Alarm! Spokojnie, nie jestem tu, żeby kraść. Woźnico, szybciej! Szybciej! To już męczące. Ile można tłumaczyć? Będę was ochraniał! Szybciej! Szybciej! Ja! Szybciej! Ojej! To ten straszny Zorro! Ostrzegałam, panie Zorro. Jeśli zaatakujesz, to pożałujesz. O, proszę. Spójrz, ktoś jedzie. Są za nami, ale szybko jadą. Ojej! Prawdopodobnie bandyci! Wiem, że przewozicie pieniądze. Jeśli są bandytami, zaatakują. Dajcie to mnie. Ach tak? Uciekniesz z pieniędzmi? Nie słuchaj go. Wsadź to do naszego wozu i spokojnie jedź do Los Angeles. No, mam rozkazy. Nie wolno mi nikomu dawać ładunku. Rób, co ona mówi i daj mi poprowadzić do miasta. Da mi niezłą nauczkę. No dobrze. No dobrze. Szybciej! Szybciej! Oszukaliśmy ich! Mało brakowało. Ha,
To Zorro! Ten złodziej zabrał nasze pieniądze! Zorro! Aha! Dwóch was jest! Proszę, kogo ja widzę? Dentysta! Chyba wiesz, że widziałem już twoją twarz. Szybciej, kolego! Szybciej! Szybciej, szefie! Gamonie! Nic nie ma! Zabrali pieniądze! I wiem, jak nas oszukali! Zorro! Wybaczcie, panowie, tylko sobie przejdę. Panowie? Dzięki. Świetnie, Tornado. Do widzenia, powodzenia. Nie leżcie jak zdeptany tortille. Idźcie go złapać, gamonie. Cóż, szefie. Przyjmuję życie takim, jakim jest. Jesteśmy wykończeni, więc pójdziemy na spacerek. To nic osobistego, szefie. Lubimy cię, nawet jak jesteś skąpy. I cały czas bijesz nas po głowie. No dobrze, idźcie sobie. Beze mnie jesteście nikim. Nie wracajcie do mnie z płaczem, bo już was nie zatrudnię. Wiecie co? Może ten Zorro nie jest takim łajdakiem, jak mówią. Dzięki niemu nic się nie stało. Wio! Teraz moja kolej. Bernardo! Głupi brutal! Nauczę cię trzymać ręce przy sobie. En garde! Zdaję sobie sprawę, że trudno ci będzie mi wybaczyć, ale chcę, żebyś wiedziała, że bardzo mi przykro. Ha? Nie próbuj zakręcić mi w głowie. Moja głowa. Co? Jest pusta? Adios, señorita. Walczyłaś dzielnie, jak lew. Jak śmiesz prawić mi komplementy, złodzieju? Posłuchajcie mnie. Dyliżans, który przewoził naszą gotówkę, został zaatakowany. Tam było wszystko, co miałem. Wszystko? Niczego nie ma? Jeśli był w to zamieszany dentysta, to tajemniczy jeździec też pracuje dla Malapensy. Pójdę do Haciendy. Odrobina szczęścia i znajdę skradzione monety. Jeździec był zamaskowany. Powiedział, że trudno będzie mu wybaczyć. O, to Antonio był jednym z atakujących. Oj, dostanę go. Ha, w końcu! Jestem z ciebie dumny, chłopcze. Wszystkie moje pamiątki pirackiego życia. Musimy już iść. Pieniądze, które wzięliśmy, przydadzą się.
Miałem sporą sumę pieniędzy w tym dyliżansie, ale jeszcze gorsze, kiedy tracisz majątek całego życia. Ten obrabowany konwój był tajny. Najwyraźniej ktoś musiał ostrzec złodziei. To byłam ja! O nie! Musiałam to zrobić, gdy dowiedziałam się, że był piratem. Groził mi, żebym nie wyjawiła jego sekretu. Ratując życie, dałam mu informacje na temat konwoju. O, Louis, bardzo mi przykro. Jeśli Malapensa był piratem, byłby nakaz aresztowania i wiedziałbym o tym. Ale to było dawno, dawno temu, w innym regionie. Proszę spojrzeć. Garcia! Tak, tak jest! Zbiórka! Wedle rozkazu! Dzień dobry, seniores. O, szczury opuszczają statek. Możesz jechać, tato. Ja się nim zajmę. Później cię dogonię. O, co za imponujący szermierz. Stój, mówię! To Malapensa! Zatrzymać! Tak, tak jest! Łapcie go! Mały prezent! Ile złotych monet! Wszystkie dla mnie! Żołnierze! Ścigać uciekiniera! Dobra robota, senior! Ale wybacz! Synalek zatrzymany, teraz pora na tatusia. Adios, senior! No, co to? Dzień wypłaty? Ile ich tu jest? Jego! Albo wyślę was statkiem do meksykańskiej dżungli! Zorro! 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 Nadal jest ich dużo. Moja głowa. Zorro! O, a wolisz ciężką artylerię? Angard! Myślisz, że jesteś gotowy na wyzwanie? Zorro! Nareszcie. Dlaczego to trwało tak długo? Prawdziwy pirat! Nie poddaje się! Łapcie go! Uwaga! Do widzenia, panowie! Uwaga! Nie! Biedny człowiek. To smutny koniec. Nawet jak dla takiego złodzieja i pirata. Z Don Malapensą nigdy nic nie wiadomo. Może planował płynąć na Karaiby. Zorro! Łapcie go! Do widzenia, seniores! Aresztować go! Natychmiast! Witaj znów, Ines. To za to, co zrobiłeś ostatniej nocy, Antonio. Ale Ines, ja wiem, że jesteś na mnie zła. Jeśli posłuchasz, to wytłumaczę. Zostaw Ines w spokoju, ty wielki, brutalny diable! Nie, Donia Maria! Nie, proszę! Wrócę, kiedy nie będzie pani taka zła. Do zobaczenia! Czy to był Antonio Malapensa? Czemu nie wołałaś? Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. Dźwięk i montaż Piotr Bielan. Zła z mojej głowy!
Nie ruszaj się! A teraz zek! Nieźle! Kto tam? Nie ruszaj się! Nie! Złap mnie! Szybko spadamy! Co to znaczy? Nie mógł daleko uciec. O, to tam! Wyłącz to, ciamajdo! Spójrz, złodzieje! Wejść! Przepraszam, kapitanie. To list od gubernatora Don Parasola. Skargi na mnie? Nie udało się powstrzymać wielu przestępstw na moim terenie? Niekompetentny półgłówek! Założę się, że sprawcą tych wszystkich niegodziwości jest Zorro. Ale kapitanie, Zorro nie obrabował nigdy hasjendy. To znaczy? To znaczy, że mamy jeszcze wielu innych bandytów w Kalifornii. No chyba pan ma rację. Zorro to zrobił. Pan wybaczy, muszę zajrzeć do koni. Za drogo? U mnie jest przecież tanio. Zapraszam. To przepyszne. Chodź, Bernardo. Dziękuję. Co? Nie kupiliście jeszcze warzyw? Co z wami? To skandal! Stary zegar moich dziadków został skradziony! Lepiej, żeby mi go oddał! Zorro obrabował nasz dom! Ukradł biżuterię i zegar przewieziony przez Carlosa Sancheza Batistę w 1792! Mój dom też! Okradziono nas w środku nocy! Pobiegłem za tym zamaskowanym mężczyzną. Znalazłem Z wycięty na moich drzwiach. Zorro! Tylko Zorro mógł to zrobić, kapitanie! Co? Znowu? Armia nic nie robi. Na co płacimy podatki? Och, cicho bądź. Pokaż mi, co się stało. Zajmę się tym osobiście. Żołnierze, na koń! Wedle rozkazu, kapitanie! Tak jest! A teraz wszyscy za mną! Tak jest! Z drogi! Dowiedziałem się, że ukradłem zegar pani Fernandzie. Co jeszcze? Może konie? Chyba będę musiał nauczyć złodzieja kilku rzeczy. To zostało zrobione w Madrycie. Myślę, że on jest wart worka pesos. A teraz zobaczymy, co mamy od państwa Verdugo. Coś dobrego? Nie byliśmy jeszcze u państwa Verdugo. Słucham? Czekacie na specjalne zaproszenie? Kazałem wam pójść tylko po to, by odzyskać zminkę do bankietu z moimi inicjałami. Jeśli kiedykolwiek pokażą to monasterio, to będzie wiedział, że to ja ukradłem nasiona i wsadzi mnie do więzienia. Tak, ale dla niepoznaki mieliśmy okraść też inne hasjendy, żeby pani Verdugo nie domyśliła się, że tam wrócimy. Jesteśmy sprytniejsi od ciebie. Tak. Ale mogliście wszystko zrobić jednej nocy. Teraz pewnie wszyscy już poszli zawiadomić kapitana Monasterio. Nie pomyśli, że to my, szefie. Zrobiłem literę Z w każdej hasjendzie. Wszyscy wierzą, że to Zorro się do nich włamał. Po co tu przyjechała tym razem? O, stójcie. Szybko, ukryjcie to wszystko w piwnicy, głupole. Głupole to jakieś ptaki? Cicho bądź, idziemy! Drogi panie Rodrigo, wszystkiego dobrego. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Ależ pani Verdugo, pani mąż jest przecież o wiele bogatszy niż ja. Proszę jego zapytać.
Nie, nie. Raczej nie mam ochoty opowiadać mojemu mężowi o wszystkich planach. Wolę jednak poprosić mojego dobrego przyjaciela Malapensę. Wiemy, że nie chciałbyś skończyć w więzieniu za nieszczęśliwie zgubioną spinkę. To jest szantaż. Niech tak będzie, pani Verdugo. Myślę, że będzie bardzo miło, jeśli mój drogi przyjaciel nigdy nie poprosi mnie o zwrot. Z całą pewnością ostatni raz wydajesz mi rozkazy, pani Verdugo. Strzeż się. A teraz wracajcie do garnizonu. Tak jest! Przekonamy się, jak kapitan Monasterio prowadzi swoje dochodzenie. Od tej chwili będziemy go śledzić. Bardzo sprytnie, szefie! Jeśli oni go złapią i zrzucą na niego winę, w końcu się go pozbędę. Złodziej ukrył się tam. W pobliżu słyszałem konia. Musisz zbadać ślady. Tak jest, tak jest. Przesuńcie się w lewo, a ja zbadam ślady. Oj nie, w lewo, mówię w lewo, tak? Wy w lewo, a ja w prawo. Wy cały czas w lewo, a ja nie w prawo. Tak, sierżancie? Nie! Nie! Kapitanie, mogę naprawić godną pożałowania pomyłkę sierżanta Garcia. Posiadam orli wzrok i mogę dostrzec ślady Zorro. Śmiało, kapralu. Proszę tutaj! Krzaki mają połamane gałęzie, stratowane przez konia. Dobrze, kapralu, zaczynamy stąd. Żołnierze, idziemy po śladach złodzieja. Tak jest. Pójdźmy zobaczyć. Tu, sierżancie, tutaj! Na pomoc! Sierżancie, pomocy! Pomocy! Na pomoc! Kapitanie! Wierzy pan, że złodziej zrobił sobie piknik na moim ranczu? Lepiej uważaj na to, co mówisz, Don Pedro. Bardzo dobrze wiem, co robię. Niedługo aresztuję Zorro. Jeszcze zobaczysz. Nie podejrzewają was. Ci głupcy są nieprzydatni. No dobrze, wracajmy teraz do haciendy. Muszą pomyśleć, że nas też ktoś okradł. Monasterio to prawdziwy król źle przygotowanych dochodzeń. Zastanawiam się, co teraz. Proszę o ciszę! Zaprosiłem was tutaj. O! To oburzające! Mój dom został okradziony! Kiedy obserwowałem wasze dochodzenie, moja hacjenda została splądrowana i to w biały dzień! Teraz już nic nie może powstrzymać tego okropnego Zorro! Oczywiście! Musimy go powstrzymać! Nic nie rozumiem. Zorro nie jest złodziejem. Naprawdę? Więc kto wyrył zet na moich drzwiach? Chwileczkę. Twoja hacjenda nie została obrabowana. I to ani razu, czyż nie tak? Po prostu nie wierzę. Oskarżasz mnie? Nie oskarżam, tylko stwierdzam fakt. Słucham? Nie jesteście w stanie zatrzymać włamywaczy, a oskarżacie nas? Cisza! Zaprosiłem was tutaj, by przedstawić konkretny plan, jak udaremnić kolejne włamania Zorro. Chciałbym wystawić posterunki w okolicznych hacjendach. Jeśli Zorro się pokaże, złapiemy go! Sierżant Garcia i kapral Gonzales będą pilnować delawegów. Każdy z farmerów także dostanie po dwóch strażników. No dobrze, Don Diego. Obiadek wzywa. Obowiązki, tak, obowiązki. O! Kobieta z moją pozycją zasługuje na więcej niż dwóch żołnierzy. Pani Verdugo, to ja będę z przyjemnością strzegł twojej hacjendy. Mam do tego wspaniałych ludzi. Jak miło, Don Rodrigo, dziękuję.
We dwójkę idźcie natychmiast do hacjendy państwa Verdugo, bo musicie ich chronić przed złodziejami. Chwila! Złodzieje to my! Zamknij się, ptasi muszczku! Lepiej znajdźcie tę spinkę do mankietu, gdy już tam będziecie. Zaraz. Czy przypadkiem nie powinniśmy okradać kilku hacjend w tym samym czasie, żeby wszystkich zmylić? Ja się tym zajmę. Wy znajdźcie moją spinkę. A więc, Yuma, mamy umowę. Dziś w nocy ty i twoi ludzie włamiecie się do hacjendy de la Vegów i Villa Longu. Nie. Ostatnim razem, gdy pracowałem dla ciebie, moi ludzie szybko skończyli w więzieniu. I bardzo trudno było im się stamtąd wydostać. Mam tutaj coś, co powinno was przekonać. Poza tym, będziecie mogli zatrzymać wszystko, co tam ukradniecie. Dlaczego nie włamiemy się do domu Verdugów? Są najbogatsi. Zapomnij! Załatwcie de la Vegów i Villa Longów. Ja zajmę się hacjendą Verdugów. Czy to jasne? Co się tu dzieje, Ines? To nasza artyleria, ojcze. O, uważaj! Gotów? Czy złodziej już przyszedł? Jeszcze nie. Ojej, ojej. Może powinniśmy wszyscy ukryć się w lesie, a tobie pozwolić działać. Łapy precz! Ojej, Donia Maria, to bolało. Weźcie to! Aha! Zaraz cię złapię! Poddaj się, złodzieju! Uważaj, ojcze, może być niebezpieczny! Wybacz. Wydocha! To może być Zorro. Ten także. Zaraz, który z was jest Zorro? Nie ty. Co wy tu robicie? Donia Maria! Szybko, biegiem! Oni są szaleni i niebezpieczni! Szkoda. Spróbujemy u Villa Longów. Czas na Zorro. Cicho i spokojnie. Ojcze, czy to ty? Ciii! Bądź cicho, a nic ci się nie stanie. Ale ładna. Podoba mi się, będzie moja. Ratunku, ratunku! Złodzieje, złodzieje! Seniore Songard! A masz! Na pomoc, ratunku! Wzywałaś, więc jestem. Zorro! No nareszcie! Mam szansę, by dać ci niezapomnianą lekcję.
O, widzę, że przejąłeś ładną sukę. Moje pesos. Czy tego właśnie szukasz? Chodź i weź to. A tak! Bierzcie go, bierzcie! Na pomoc! Ratunku! Są w domu! Szybko! Pospiesz się, pospiesz! Moje pesos! Szybko, Yuma! Musimy już iść! Trzeba było odwiedzić werdugów! Malapensa pewnie napełnia teraz swoje kieszenie! Naprzód, tornado! Zorro! Dla ciebie, seniorito, prezent od złodziei. Dzięki temu pomożesz biedakom w Los Angeles. Zorro. Szukanie spinki do mankietu w tak wielkim domu jak ten, to jak szukanie sardynki w oceanie. Tu jej nie ma. Co wy tu robicie? Nie! Oddaj mi to! Łap! Rzucaj! Izabelo! Oddaj mi to w tej chwili, albo bardzo pożałujesz! Cóż, teraz poważnie. Róbcie, co pani każe. Nie martw się, skarbie. Kupimy nową. Witam. Nie, tylko nie on. Sami możemy to sobie zrobić. Przepraszam, sprawdzałem, czy wszystko w porządku. Chyba tak. Dobranoc! Gdzie oni są? No i? Podczas starcia twoja spinka trochę się zepsuła i raczej nie pasuje do mankietu. Została zmiażdżona, szefie, proszę. Oto ona. Wolność! Czuję teraz wolność! Nie udało nam się okraść tamtych hasjent, więc przyszliśmy zabrać to, co nasze. Co? Powstrzymajcie ich, wygamonie! Walczcie jak mężczyźni! Zegar. A? Wstrętni bandyci zabrali mi wszystko! Wracajcie! Dorwę was! Jednak nie wszystko, szefie. W beczce w piwnicy schowaliśmy cały nasz łup. Masz na myśli ten łup? A, nieładnie kraście rzeczy należące do innych, panie Malapenso. Moja droga pani Izabelo, dowód zniknął z moją spinką do mankietu, więc nic na mnie nie masz.
Już niczego mi nie rozkażesz. Już niedługo bardzo tego pożałujesz, Don Rodrigo. Mój ukochany mąż zostanie gubernatorem Kalifornii, a wtedy będziesz mnie błagał o przyjaźń. Gubernatorem? Tylko tyle? A może królem Hiszpanii? Ha! Zorro wystraszył się mnie. Wolał oddać to, co ukradł. Nie, kapitanie. Indianie to ukradli. Widziałem ich z bliska. To nie był Zorro. Garcia, do obornika! O, tak jest? Tak. Sierżancie, dzielnie broniłeś naszego obiadu. W podziękowaniu kupię ci lunch w gospodzie. O, Don Diego! Co? Co? Tylko ja zasłużyłem na nagrodę. Ty cały czas byłeś nieprzytomny. Pomyślmy chwilę. Kapral poświęcił się testując pułapki zastawione przez Bernardo, więc też zasłużył na lunch. Nie! Ja pierwszy! Ja! Wersja polska na zlecenie Platformy MC Plus Studio Publish. Dialogi Jacek Polszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. Dźwięk, montaż Piotr Bielewski.